starosta bialski Mariusz Filipiuk, łącznie z delegacją z terenu powiatu bialskiego, ale nie tylko. To niezwykłe miejsce, w którym przeprowadzam ze starostą rozmowę. Gdzie jesteśmy, z jakiej to okazji? Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pan powiedział, jest to oczywiście niezwykłe miejsce. Znajdujemy się na placu Świętego Piotra w Rzymie, przed Bazyliką. Od wczoraj nasza delegacja uczestniczy w międzynarodowej konferencji, która została zorganizowana wspólnie z SGGW w Warszawie. Temat konferencji: prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Udało nam się zaprosić prelegentów praktycznie z całej Polski, którzy właśnie wspólnie z nami uczestniczą w tym fajnym, wspaniałym wydarzeniu. Jednym z elementów tego wydarzenia jest właśnie audiencja u Ojca Świętego Franciszka, która dosłownie za godzinę rozpocznie się właśnie w tym miejscu. Jesteśmy gotowi do tego, aby niebawem już spotkać się z Ojcem Świętym. Po audiencji o godzinie 12 w auli Jana Pawła II rozpocznie się konferencja. Powiat bialski nie z pustymi rękami przyjechał. Mamy prezenty dla Ojca Świętego. No tak, oczywiście. Mamy piękne rękodzieło przedstawiające męczenników z Pratulina. Oprócz tego mamy przepiękne ikony Matki Boskiej Kodeńskiej i Matki Boskiej Leśniańskiej. To są symbole, które są czczone właśnie na terenie Podlasia, na terenie naszego powiatu. Panie wójcie, jak dla wójta gminy przebiega to wydarzenie, ta wyprawa? W jakich intencjach być może dzisiaj spotkanie z papieżem Franciszkiem? I czy w osobie pana wójta widzę tutaj również mieszkańców gminy Miedrzyc-Podlaski? No tak, na pewno. Wielki zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, konferencji poświęconej nauczaniu Jana Pawła II. Jednym z elementów jest audiencja na placu Świętego Piotra w Rzymie wraz ze środowiskiem naukowym, środowiskiem samorządowym. Każdy z nas, jadąc w miejsce niezwykłe, jedzie z jakąś myślą, z jakimś przesłaniem. Myślę, że najistotniejszą rzeczą dla nas wszystkich jest spokój oraz dobrobyt naszych rodzin i naszych mieszkańców. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby podziękować papieżowi i całemu Kościołowi Świętemu za te lata trwania, za te modlitwy, za te przywiązanie do tradycji i wiary, ale też podkreślić, że nasze ślady na tej ziemi są związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Z wielką radością czekamy na te wydarzenia tuż przed audiencją z świętym Janem Pawłem II, który stąpał po tych brukach Watykanu, oraz na audiencję świętego Franciszka. Mam nadzieję, że świętego Franciszka.